też rówieśniczy taki wolontariat naukowy uruchomiliśmy i też ich bardzo cieszyło to, że ta wiedza, którą zdobyli, umiejętności mogą przekazać dalej, tak? Że to rzeczywiście, nie wiadomo, czy to się w życiu im kiedyś przyda, ale mogą komuś, kto na przykład nie był długo w szkole albo z własnej woli nie chodził na lekcje, czyli wagarował, po prostu pomóc zaliczyć jakiś dział czy przedmiot wręcz. Przed pandemią to po prostu spotykali się w dogodnym czasie w wolnej sali lekcyjnej po swoich lekcjach, a w czasie pandemii to były zajęcia online. Łączyli się czy to na Skype'ie, to już wybierali sobie sami medium pośredniczące, które by im to pomogło. I rzeczywiście tutaj są osoby, którym dzięki temu udało się zdać do następnej klasy. Więc to jest taka pomoc w dużym wymiarze, dlatego że no nie jest tak zawsze, że nauczyciel trafi do kogoś, a rówieśnik, który sam to przetrawi i zrozumie, często łatwiej może czy tam fizykę, czy jakieś zagadnienia z chemii przekazać. Po prostu ma taki, no mamy osoby, które mają taki dar i talent. Dużo jest wśród nich ósmoklasistów, którzy też stwierdzili, że fajnie, bo sobie przy tym powtarzają, tak? Robiąc coś dobrego, powtarzają jakieś zagadnienia z szóstej czy siódmej klasy. I im to bardzo pasowało, bo dzięki temu mieli też motywację dodatkową, żeby no, po prostu powtórzyć sobie to, zanim komuś będą chcieli to wytłumaczyć. Więc to fajnie zagrało na pewno i dzieciaki mile mówią, że mile będą to wspominać i że na pewno jeśli w ich liceum będzie wolontariat, to też taką pomoc będą chcieli wydłużyć. Na Prajni zaczęli być bardzo aktywni dzięki temu i tam rzeczowo odpowiadać na te pytania, które ktoś chciał, że tak powiem, w ramach swojej zadanej pracy domowej. Te błędy też tam bardzo weryfikowali i byli bardzo pomocni jako tacy moderatorzy wykrywający błędy. Także to też było bardzo takie sympatyczne, że gdzieś tam szukali dodatkowej możliwości, żeby skoro już to potrafią, już to wiedzą, żeby jeszcze komuś może szerzej pomóc, tak?